Powraca temat rzeka. Kłodnica w Gliwicach po raz kolejny jest zanieczyszczana niewiadomego pochodzenia substancjami. Pierwsze sygnały o wpływającej do rzeki czarnego koloru cieczy Gliwickie Wody Polskie odnotowały 9 września. Z kolei w środę Straż Pożarna interweniowała w dwóch miejscach po anonimowym zgłoszeniu zaniepokojonego mieszkańca. W pierwszym przypadku była to substancja niezidentyfikowana i została zabezpieczona rękawami sorpcyjnymi. W przypadku ulicy Panewnickiej i Królewskiej Tamy była to substancja ropopochodna. Ten wyciek został zabezpieczony przez strażaków rękawami sorpcyjnymi, a same rękawy zostały przekazane przedstawicielowi PWiK w Gliwicach z zaleceniem dozorowania tego cieku. Według Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach to wynik awarii między studnią odbierającą zanieczyszczenia sanitarne a studnią odbierającą wody opadowe. Właścicielem i administratorem wylotów przy ulicy Panewnickiej oraz Wybrzeża Armii Krajowej jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, czyli spółka gminna. Ta przez Wody Polskie od ponad tygodnia ma być ponaglana do usunięcia usterki. Mimo zapewnień gminnej spółki Wodociągów i Kanalizacji o szybkim podjęciu działań mających na celu usunięcie tejże usterki, jak widzimy, do tej pory niestety w tym temacie wydarzyło się bardzo niewiele, a zanieczyszczenia wciąż przedostają się do rzeki. Wszystko wskazuje na to, zgodnie z naszymi ustaleniami oraz weryfikacją pozwolenia wodnoprawnego, którego posiadaczem jest gmina Gliwice, tym wylotem przedostają się ścieki sanitarne. Urząd Miejski w Gliwicach z sytuacją na kłodnicy jest na bieżąco. Według zapewnień koryto rzeki jest stale monitorowane, a pobrane do badań próbki wody nie wykazały niczego niepokojącego. Żeby wyciągnąć szersze wnioski, konieczne będą dalsze działania, jednak tych aktualnie nie można przeprowadzić z powodu podwyższonego stanu wody. Sytuacja od razu została zgłoszona i tutaj pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji od razu zareagowali. Ta awaria została usunięta, więc na pewno nic tam takiego w tej chwili się nie wydostaje. Wiemy o tym, że wydostaje się tam w tej chwili woda o takim ciemniejszym zabarwieniu. Na pewno to nie ma nic wspólnego z kanalizacją sanitarną, za którą odpowiada Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Woda ta była badana. Tak naprawdę, żeby dowiedzieć się, co jest przyczyną, znaleźć źródło tego niepokojącego zabarwienia wody, należy wyczyścić kanał kanalizacji sanitarnej. Coś po prostu... Albo się coś przedostaje do tej kanalizacji sanitarnej, albo jest być może to są to wzruszone jakieś osady, które tam się znajdują. Jednym z miejsc, w których obecnie wypływa czarnego zabarwienia ciecz, jest ciąg ulicy Panewnickiej w rejonie mostu. To tam końcem lipca interweniowaliśmy w sprawie ścieków rdzawego koloru, o wypływie których alarmowali mieszkańcy. Według zapewnień urzędników sytuacje nie są ze sobą powiązane, bo jeden wylot należy do PWiK, a drugi do spółki restrukturyzacji kopalń. Wycieki te mają nie mieć związku z dramatyczną sytuacją w Odrze.